zdecydowaliśmy o tym, żeby przerzucić wojsko bliżej granicy białoruskiej, żeby wzmocnić granicę, żeby w ten sposób odstraszyć agresora. Przecież o to nam chodzi, żeby odstraszyć agresora, żeby agresor nie poważył się na zaatakowanie Polski. W 2021 roku wtedy Komitetowi do Spraw Bezpieczeństwa i Spraw Obronnych przewodniczył pan premier Jarosław Kaczyński. Uprzedziliśmy ten atak. Świadomi byliśmy tego, że może dojść do prowokacji. Już w lecie rozpoczęliśmy budowę zapory tymczasowej. Tą zaporę wykonali żołnierze z wojsk inżynieryjnych, polskich wojsk inżynieryjnych. No i rzeczywiście w listopadzie doszło do frontalnego ataku na polską granicę. Granica została utrzymana, mimo